Zanieczyszczanie środowiska to jeden z największych problemów współczesnego świata. Rozwój gospodarczy terenów do tej pory mało zurbanizowanych i wzrost gęstości zaludnienia. Powszechne wykorzystanie przedmiotów i opakowań jednorazowego użytku. Wzrost zamożności społeczeństwa w krajach rozwijających się, a tym samym wzrost ilości odpadów przypadających na jedno gospodarstwo domowe. To tylko niektóre z czynników wymuszających na administracji publicznej optymalizację i racjonalność w gospodarce odpadami. Istotnym elementem jest także wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, które oczekuje nie tylko sprawnie działającego systemu wywozu odpadów, ale także możliwości segregacji i wtórnego wykorzystania części z nich. W Polsce podstawowym dokumentem regulującym gospodarkę odpadami jest ustawa o odpadach, uchwalona 14 grudnia 2012 roku. Wymieniony akt prawny dokładnie opisuje prawa i obowiązki spoczywające w głównej mierze na jednostkach samorządu terytorialnego. Gospodarka odpadami stanowi dość poważne obciążenie dla gmin, dlatego sprawne jej prowadzenie może przynieść wymierne korzyści dla samorządu. W takiej sytuacji nieocenioną pomocą może być wykorzystanie systemów informacji przestrzennej, które z danymi referencyjnymi, takimi jak baza danych obiektów topograficznych, są w stanie wspomóc pracę każdej gminy w sposób kompleksowy. Niniejsza prezentacja przedstawia przykładową analizę, mogącą dostarczyć istotnych informacji związanych z gospodarowaniem odpadami na wybranym obszarze. Pierwszy etap analizy ma na celu zbadanie lokalizacji składowisk odpadów i określenie optymalnego obszaru, jaki powinny obsługiwać. Drugi etap to modelowanie, polegające na wybraniu nowych lokalizacji składowisk i sprawdzeniu, jak będą one wpływać na strefy obsługi. Badanie takich elementów przestrzennych jak usytuowanie i obszar obsługiwany ma bardzo duże znaczenie w optymalizacji transportu odpadów, a tym samym wiąże się z możliwością redukcji kosztów ciążących na samorządzie. Wykonanie analizy można podzielić na cztery główne etapy. Pierwszy z nich to przygotowanie danych. W tym celu użytkownik wybiera odpowiednie warstwy, które posłużą w dalszej analizie, a następnie uzupełnia je o informacje dodatkowe. Drugi etap to stworzenie odpowiedniego środowiska pracy. W tym przypadku będzie to utworzenie sieci analiz. Trzeci etap to wykonanie analizy. Ostatni etap to interpretacja wyników przeprowadzonej analizy. Jeżeli analiza obejmuje modelowanie z uwzględnieniem nowych lokalizacji składowisk, poszczególne etapy mogą wymagać powtórzenia. Dane wykorzystywane w analizie powinny obejmować trzy grupy informacji. Pierwszą – miejsca powstawania odpadów, np. warstwa budynków lub punktów adresowych. Drugą – składowiska odpadów. Trzecią – sieć komunikacyjną. Wymienione informacje, oprócz punktów adresowych, są dostępne w BDOT-10K. Punkty adresowe można pozyskać z bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów. Warstwa budynków zawiera bogatą, kompleksową informację o położeniu i funkcjach budynków, na podstawie których można dokonać szacowania ilości powstających odpadów zgodnie z prostymi założeniami. Na przykład budynki jednorodzinne będą źródłem znacznie mniejszej ilości odpadów niż wielokondygnacyjne budynki wielorodzinne. Lokalizacje składowisk odpadów określone są w warstwie składowisk odpadów. Do modelu analitycznego można je przyjąć bez dodatkowej konwersji. Na podstawie warstwy jezdni z BDOT-10K można zbudować prostą sieć komunikacyjną, stanowiącą podstawę do przeprowadzenia analiz sieciowych. Co prawda brak jest w tej warstwie informacji o drogach jednokierunkowych czy sposobie połączenia komunikacyjnego odcinków na skrzyżowaniach, jednak do wykonania uproszczonych analiz transportowych jest wystarczająca. W celu wykonania analiz sieciowych na klasie jezdnie, zaczerpniętej z bazy danych obiektów topograficznych, niezbędne jest wykonanie kilku jej modyfikacji. W szczególności należy stworzyć nowe atrybuty, bądź to poprzez analizę istniejących w klasie informacji, bądź przez dodanie informacji ze źródła zewnętrznego. Dzięki bogatemu zestawowi informacji opisowych w warstwach bazy BDOT-10K, w przedstawionym przykładzie wszystkie atrybuty do analiz sieciowych stworzone zostały na bazie już istniejących. I tak, atrybut hierarchii utworzono poprzez klasyfikację informacji zawartej w polu klasa drogi. Atrybut restrykcji na podstawie pola materiał nawierzchni.
Jako drogi nieprzejezdne dla ciężkich samochodów sklasyfikowano drogi o nawierzchni gruntowej. Atrybut kosztów odległości transportu określono na podstawie długości odcinka. Atrybut kosztów czasowych transportu określono na podstawie długości odcinka oraz współczynnika prędkości na drodze danej kategorii. Do przeprowadzenia interesujących nas analiz sieciowych niezbędne jest stworzenie tzw. sieci komunikacyjnej. Proces ten jest ściśle uzależniony od jakości wykorzystywanych danych. W przedstawianym przykładzie w oparciu o dane BDOT-10K udało się skutecznie przygotować sieć komunikacyjną. Świadczyć o tym może fakt, że jedynie 3 odcinki jezdni z 61 tysięcy nie zostały użyte do stworzenia sieci z powodu błędów geometrycznych. To naprawdę bardzo dobry wynik, potwierdzający wysoką jakość danych BDOT-10K. Na tak przygotowanej, dokładnej sieci komunikacyjnej można przeprowadzić szereg analiz. Po przygotowaniu środowiska pracy nadszedł czas na wykonanie analizy. W jej podstawowej wersji niezbędne jest wprowadzenie lokalizacji określających położenie badanej usługi. W naszym przypadku będą to punkty wyznaczające położenie składowisk. Drugim niezbędnym elementem jest podanie parametrów analizy. Zostały one ustalone na 10, 20 i 30 km dla kolejnych powtórzeń. Parametry te określają próg transportowy. Oznacza to, że dla każdego parametru zostanie określony obszar, jaki obsługuje składowisko, z uwzględnieniem transportu nie przekraczającego założonej wartości, np. 10 km. Przedmiotem analizy może być również czas dojazdu, jednak dane muszą zawierać informacje o dozwolonych lub możliwych do uzyskania prędkościach poruszania się oraz o istniejących barierach. Wynik analizy przedstawia strefy obsługi każdego ze składowisk. Wykorzystując dane wynikowe oraz selekcję przestrzenną, możemy określić procent gospodarstw domowych znajdujących się w każdej z nich. I tak, strefa dojazdu na poziomie 10 km obsługuje 42% gospodarstw na terenie powiatu. Strefa dojazdu 20 km 89% gospodarstw. A strefa dojazdu 30 km 96% gospodarstw. Gospodarstwa, które nie znalazły się w którejkolwiek strefie obsługi, znajdują się przy drogach oznaczonych jako nieprzejezdne. Dane wynikowe można zaprezentować także w formie wykresu. Analiza sugeruje, że obecna lokalizacja składowisk jest optymalna dla transportu odpadów maksymalnie na odległości około 20 km. Jednak dystans ten nie gwarantuje obsłużenia wszystkich gospodarstw domowych w powiecie. Różnica między dystansem 20 a 30 km to około 30% wyższe koszty związane z obsługą tylko 7% gospodarstw. Z ekonomicznego punktu widzenia nie jest to opłacalne, ale niezbędne dla obsłużenia wszystkich mieszkańców. Czy można wpłynąć na tę sytuację? Spróbujmy wykonać symulację, która uwzględni 2 nowe składowiska odpadów. Jako 2 nowe lokalizacje składowisk odpadów zostały wybrane działki położone na mało zamieszkanym obszarze z dostępem do sieci komunikacyjnej umożliwiającej dojazd ciężkich pojazdów transportowych. Nowe składowiska usytuowano tak, aby rozkład obszarów przez nie obsługiwanych był w miarę możliwości równomierny. Kolejne mapy przedstawiają wyniki analizy przeprowadzonej z uwzględnieniem nowych danych. Strefa dojazdu na poziomie 10 km obsługuje 59% gospodarstw na terenie powiatu. Strefa dojazdu 20 km 96% gospodarstw, a strefa dojazdu 30 km 97% gospodarstw. Wykres przedstawia wyniki obydwu analiz. Wyraźnie widać zmianę wydajności transportu na poziomie 10 i 20 km. Po uwzględnieniu w analizie nowych składowisk, już przy 20-kilometrowym dystansie pokonywanym przez samochody obsługujące wywóz odpadów, obsłużone zostaje 96% gospodarstw domowych. Kolejny poziom, dystans 30 km do pokonania, daje tylko 1% więcej. Za brakujące 3-4% można przyjąć w większości gospodarstwa domowe położone przy ciągach komunikacyjnych opisanych w analizie jako nieprzystosowane w ruchu pojazdów o dużej masie.
Podsumowując, uwzględnienie nowych lokalizacji wyraźnie wpływa na obszar obsługiwany, a tym samym na ograniczenie dystansu, na jaki muszą być transportowane odpady. Aby jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy lepiej dowozić na większe odległości, czy też budować nowe składowiska, należałoby przeprowadzić szereg podobnych analiz uwzględniających bardziej złożone podejście do sieci komunikacyjnej, wykorzystujących dane o kierunkowości ruchu, prędkości przejazdu, a także możliwe bariery spowalniające lub całkowicie ograniczające dostęp do wybranych obszarów. Ten dość złożony problem nie powinien być jednak rozpatrywany tylko w odniesieniu do sieci transportowej, lecz z uwzględnieniem wielu innych czynników, takich jak na przykład rodzaj i stopień przepuszczalności gruntu, czy też poziom wód gruntowych. Analiza powinna zatem opierać się na rzetelnych danych, uzupełnionych o zbiór atrybutów opisujących najważniejsze cechy sieci komunikacyjnej. Na podstawie przytoczonego przykładu można stwierdzić jednoznacznie, że sieć komunikacyjna zawarta w bazie danych obiektów topograficznych wraz z innymi warstwami BDOT-10K stanowi doskonały przykład na kompleksowy zbiór informacji umożliwiających wprowadzenie analiz przestrzennych w planowaniu nowych i badaniu opłacalności już istniejących inwestycji.